Witajcie kochani, zatrzymajcie się na chwilę. Jest piątek wieczór, już jesteście po wszystkim. Jeszcze macie chwilę na jakąś imprezę się przygotować. Może dzisiaj będzie największa impreza waszego życia. Nazywam się Anna Niewągowska i mam 24 lata. I to, że teraz mnie widzicie albo służycie, to jest dowód na to, że Jezus istnieje i że jest żywy. Ja nie powinnam żyć. Z medycznego, z logicznego punktu widzenia nie powinnam żyć. Narodziłam się do Boga ponad 2 lata temu, bo dowiedziałam się, że On jest inny niż myślałam. Ja Go nie znałam, ja Go nienawidziłam, bo moje życie było paskudne. Nie chciałam żyć. Miałam taką depresję i nerwicę, że myślałam, że ja nigdy nie będę w stanie kiedykolwiek normalnie funkcjonować. Ja nie chciałam oddychać. Ja się zmuszałam do snu, żeby nie być świadoma tego, jak się czuję. Nie pomogła mi psychologia światowa, ani terapeuci, żadne książki. Szukałam po różnych głupich miejscach, na przykład w buddyzmie. Byłam w coraz gorszym stanie. Ja szukałam pomocy, ja nie szukałam Jezusa, kochani. Może tobie się wydaje, że to nie szukasz Jezusa, a szukasz szczęścia, zdrowia, końca trosk, spokoju wewnętrznego. Ja to wszystko znalazłam w Jezusie i bardzo się zdziwiłam. Kochani, jestem naprawdę szczęśliwa. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Byłam tak zaburzonym człowiekiem, nieprzygotowanym do życia samodzielnego, dorosłego. A teraz funkcjonuję i widzicie mnie. Ja miałam takie lęki, że nie bałam się wyjść z domu, ja bałam się spojrzeć przez okno. Ja miałam takie urojenie, że przyjedzie mi samochód, który jest 100 metrów ode mnie, jedzie 60 na godzinę. A ja byłam na czwartym piętrze w bloku i się bałam tego samochodu. Poradziłam sobie z tym tylko i wyłącznie dzięki mocy Boga. Bo nikt nie był w stanie mi pomóc, szukałam pomocy wszędzie. Ja zobaczyłam ludzi, którzy są inni, którzy jak mówili, że kochają Jezusa, to ja zobaczyłam, że jestem prawda. Śmiałam się z nich w żywe oczy na początku. Byłam buddystką, praktykującą, zachęcającą do buddyzmu ludzi, mówiącą, jakie to jest super, jakie to jest w ogóle nieszkodliwe. Ja zawsze chciałam ludziom pomagać. Gówno prawda. Ja zobaczyłam, że są ludzie, którzy mówią o Bogu inaczej. I stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia, że chwycę się kolejne rzeczy. Bo tonący brzytwy się chwyta. Totalnie nie spodziewałam się tego, co się stanie. Ja zawołałam do Boga, że chcę Go poznać, że chcę poznać o Nim prawdę. I tak się stało. To było szczere. Ja wszystko w ogóle postawiłam na tą kartę. I zaczęłam żyć. Nie mogłam znaleźć nadziei nigdzie. Bardzo chciałam się podnieść, bardzo chciałam wyjść z tego stanu, a byłam w coraz gorszym stanie. Niektórzy mówią, że wymyślasz, masz depresję, bo jesteś leniwy. Ja nie umiałam inaczej, ja nie umiałam panować nad moimi myślami. Zaczęłam żyć, znalazłam sens życia. Żyję po to, żeby wszyscy mówili, że Jezus jest najlepszy, bo to jest prawda. I tylko to może dać wszystkim szczęście. Mi szczęście dało to, że poznaję Boga i że Go chwalę. W ogóle mam frajdę z życia. Cieszę się, że się rano budzę. Nie ma dla mnie rzeczy, które teraz są dla mnie za duże. Bo Jezus to wszystko rozwalił na krzyżu. Staję się człowiekiem, o jakim ja nie śniłam. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, kim ja w ogóle jestem. Co ja lubię, do czego ja jestem w ogóle zrobiona. W ogóle... Ja w ogóle nie wiedziałam totalnie w ogóle nic o sobie. Ja całe życie próbowałam spełnić oczekiwania wszystkich ludzi wkoło. Żyłam ze sobą w totalnej sprzeczności, więc w końcu zwariowałam. Ja naprawdę zwariowałam. Osiągnęłam obłęd. I Bóg mnie z tego wyciągnął. Miałam niewyleczalną chorobę krążenia, miałam do końca życia się męczyć. Brałam 2 razy dziennie jakieś głupie tabletki, żeby mi krew jakkolwiek krążyła. Chciałam wyjechać z Polski do jakiegoś ciepłego kraju, żeby się mniej męczyć. Nie mogli mi pomóc. Chodziłam od specjalisty do specjalisty. Przez to depresję i nerwice, te wszystkie lęki, stresy. Ja miałam totalnie chore ciało, zniszczone ciało. I wyszłam z tego i to jest cud. I z czymkolwiek ty się uporasz, Jezus jest odpowiedzią na to. Ale przestań żyć po swojemu i uszukać pomocy u innych ludzi albo mieć siebie samego za Boga. I ja sobie ze wszystkim poradzę. Nie poradzisz sobie.
Powiem wam, że bardzo dobrze jest sobie samemu nie radzić i polegać na Bogu. I znaleźć niebezpieczeństwo, jakiego nigdy nie czuliście. Jak już nie musisz sam się spinać, sam się starać. Tylko po prostu jemu oddać wszystko. Wiecie, jaki to jest kamień z serca? Możesz tego doświadczyć, bo ja ci tylko to opiszę. Ale tego trzeba doświadczyć. Co masz do stracenia, powiedz mi? Jak masz do zyskania poznanie swojego Ojca i tego, które ci stworzył? Co masz do stracenia?